No i witajcie kochani, witam was w kolejnym dniu, znowu z lekkim opóźnieniem, ale musiałem załatwić pewne sprawy u Rzecznika Praw Obywatelskich. Możecie się domyślać, w jakiej sprawie. Mamy jego wsparcie, także jest super. A tymczasem, moi drodzy, pan Borys sobie chilluje od słońca, a ja sobie, kochani, podgrzewam rosołek. Rosołek z żabki. Ale powiem wam, że jak nigdy nie byłem fanem takich gotowych rosołów, tak ten żabkowy jest naprawdę spoko. Polecam. Rosołek przygotowany i z takim pięknym widokiem będziemy sobie go jedli. Także do zobaczenia za chwilę. Rosołek, słuchajcie, zjedzony i to nie jest żaden z proszku, tylko taki. Ja wam powiem, że ja ogólnie mam hopla na punkcie rosołu. Dla mnie rosół musi być idealny i szokiem jest, że ten mi naprawdę tak smakuje. Tym bardziej, że to jest takiego pudełeczka, no nie? Ale naprawdę polecam. A teraz zrobimy drugi test, bo nie pojadłem za bardzo. I zjemy ogórkową tej samej firmy. Ogórkowa tej samej firmy Sham-Am. Zaznaczam, że nie jest to w żaden sposób sponsorowane nagranie. Ja sobie je po prostu kupiłem i testuję. No i zobaczymy. Rosół jest na tak, a zobaczymy teraz jak ogórkowa. Garneczko wygląda to mniej więcej tak. No już tak konsystencją mi średnio pasuje. No ale jeszcze nie skreślam. Wstawiamy na gaz. Podłączamy butlę. Odpalamy i podgrzewamy i widzimy się za chwilę. No i robimy pierwszy smak. No nie jak u mamy, ale smaczne. Trochę się pieprzu dosypie i będzie lepsze na pewno. Zupka doprawiona. Teraz to jo. Do tego jakiś chlebek. Jest git, bo jak wiecie, bez chleba się nie najecie. Trochę gęsta, dla mnie trochę za gęsta. Tak ja bardziej już bym powiedział pod jakiś krem podchodząca, ale bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Że polecam. A po obiadku i odpoczynku śmigamy się spotkać ze znajomym, jego znajomymi i całą gromadką piesków. Także Borysisko dzisiaj zyska nowych przyjaciół, nie? Także my już obecnie znajdujemy się przy takim malowniczym parku, tuż przy Wiśle. Dokładnie ulicy nie pamiętam, więc wam jeszcze nie zdradzę. Napiszę ją pewnie pod spodem. No, po prostu napiszę wam. I tutaj czekamy, słuchajcie, na Tomka i jego znajomych. I ruszymy wtedy tym parkiem na spacer z psami nad całą Wisłę. Także zabieram was z nami i do zobaczenia. A obecnie, moi drodzy, znajdujemy się w lesie Łęgowskim. Bo nie wiedziałem, jak on się nazywa, to już teraz wiecie. I wraz z Luką podróżujemy i z jej właścicielami podróżujemy nad Wisełkę. Także do zobaczenia za chwilę. No i kolejna fajna miejscówka znaleziona na naszej mapie van life'owej, na którą warto byłoby przybyć. Dojazd tą samą drogą, właściwie przeciwną stronę niż wtedy, co ostatnio staliśmy. No i tam widzicie te reaktory stojące. A tu już dość van life'owo, albo przynajmniej kempingowo. Miejsca po ognisku. I względny porządek, bo w oddali bażanty słychać. A tu dowód na to, że Borys jest pacyfistą. Siad. Siad. Up. No zuch, chłopak. A po spacerku lecimy po wodę do Lidla albo Kauflandu. No i na miejscówkę sobie pochillować wieczorkiem jakiś live'ik i do zobaczenia za chwilę. No i mamy, moi drodzy, nowe miejsce na van life. Tak wygląda, Borys, stój w tym miejscu, a ja trochę odwaliłem, bo kupiłem Borysowi wodę, pokażę wam. Nie wiedziałem, że piątki robią lekko gazowane. No i tym sposobem czeka mnie jeszcze wycieczka do sklepu. Ma jeszcze wody sporo, no ale i tak no będę musiał pewnie podjechać, żeby coś mu ogarnąć. A ja tu zrestaurowałem w jakiś tam sposób ten mój stary stolik. No i będę przygotowywał sobie wszystko na dzisiejszego live'a. Także tak to mniej więcej wygląda. I widoczek mamy też w ten sposób. No i moi drodzy, youtuber już przygotowany.
stanowisko dzisiaj bardziej profesjonalnie. Spróbujemy znowu z OBS-a. Mam nadzieję, że już się uda. Ja tutaj jeszcze na szybko jakąś bułeczkę, bo zostało chyba 20 minut do live'a. Także serdecznie pozdrawiam tych, którzy byli. I standardowo tych, którzy nie byli, zapraszam na kolejnego live'a. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. I taki planuję zrobić Wam timelapse zachodzącego słoneczka. To już tak na koniec. Bardzo dziękuję wszystkim nowym przybyłym subskrybentom, wszystkim nowym wspierającym i z tym starym również. Dziękuję, że jesteście, że dopingujecie mnie do działania. Ja po dzisiejszym dniu nabrałem jeszcze więcej energii. Czuję się jakby bezpieczniej i pewniej. Biorąc pod uwagę to, że państwowe organizacje wchodzą w moją obronę, czy włączają się w zasadzie. No i co? Prawdopodobnie będzie to już koniec, ale jeszcze się z Wami nie żegnam. Lepiej się witać, jak żegnać. Także ja za chwileczkę ustawiam Wam timelapsa. No jak będzie coś ciekawego, to się włączę, a jak nie, no to już dobranoc, a właściwie miłego dnia Wam życzę. No i siemaneczko, moi drodzy, kojarzycie rejon? Tak jest. Wróciliśmy wspólnie oczywiście na Iławę. I tak też w dzisiejszym odcinku, tuż za chwilkę, zaczynamy ogarniać łódkę. Musimy ją przestawić, silnik, jakieś takie rzeczy. No i na pewno popływamy też coś, także do zobaczenia za chwilę. Ja lecę, musimy przygotować wszystko i ruszamy. No i moi drodzy, zbiorniki są. Silnik w bagażniku jest. To jedziemy na przystań. Musimy przestawić łódkę w nasze miejsce. No i chyba dzisiaj płyniemy gdzieś coś poszukać. Już mi tęskno za dźwiękiem wykrywacza. I słuchajcie, znajdujemy się na przystani Skarbek. Skąd miejmy nadzieję, za chwileczkę odbierzemy naszego maczka. No i moi drodzy, w krainie tysiąca łódek zmierzamy do maczka. Maczek już grzeje silnik i musimy go przestawić, a później ruszamy na wyprawę. Już sobie nie odpuszczę. Musimy podziabać troszeczkę łódeczką, popływać, opływać ją dobrze. Posprawdzać, czy wszystko hula. Także jak widzicie, silniczek się grzeje, linia paliwowa. My odsumowujemy maczka i ruszamy. Zobaczymy, czy uda nam się dopłynąć do naszego miejsca, czy ono jeszcze jest w ogóle nasze. Także do zobaczenia za chwilę. No i moi drodzy, pierwszy rejs w tym roku właśnie można powiedzieć, że się rozpoczął. Pięknie, jest cudownie, pogoda ładnie dopisuje, także ja nie wyobrażam sobie, żebym miał ten dzień spędzić w domu, także wrócę za chwileczkę, muszę przesumować, przygotować sobie miejsce do postoju łodzi. Potem wrócę po sprzęt, jeszcze dokupimy paliwa i wybywamy. Na ile? Nie wiem, zobaczymy, czas pokaże, czas przyniesie. Prąd i wszystko mamy dzięki stacji Alpowers, jak wiecie, także do zobaczenia za chwileczkę. Jeszcze pojawił się mały problem, bo kłódka od włazu mi odmówiła posłuszeństwa, także nie wiem, czy nie będę musiał ciąć. No i zobaczcie, już się powoli zbliżamy, ale musimy poczekać, bo tata pojechał odwieźć mamę, musi wrócić, wziąć tę czwórkę, przyjechać tę czwórką na miejsce, bo muszę w Borysa wziąć oczywiście. No i taka gonitwa straszna. Ważne, że wszystko hula, łódka płynie. Reszta to już jest nieważna. Teraz będzie trzeba ją wyczyścić, wysprzątać. No i do dzieła. Kaczuchy przypłynęły się śmiać z nas, a łódka już stoi przy brzegu. Pozdrawiamy tatę.
No, tak na partyzanta, ale lecimy teraz po samochód, po graty. Trzeba będzie przywieźć i będziemy działać. Raczej będziemy już ją ogarniać gdzieś w terenie, bo tu przy brzegu to nie ma co. Także ja znowu w domu, słuchajcie, byłem na zakupach. Teraz trzeba zjeść obiadek, przepakować rzeczy, wrzucić na łódkę i płyniemy. O 17:00 dołącza do nas kolega, wędkarz, także będziecie mieli też ujęcia z wędkowania. No i zobaczymy, co tam dzisiejszy dzień przyniesie. No ja oczywiście biorę również wykrywacze. Najprawdopodobniej zostaję na noc na łódce, także albo jeszcze dzisiaj, ale myślę, że jeszcze dzisiaj coś pogrzebiemy w wodzie. No i moi drodzy, melduje team zwrot na skarb na łodzi. Także słuchajcie, wychodzimy, przygotowujemy się do rejsu. Oj, tu jest to jeszcze trochę bałagan, bo nie ukrywam. O, widzicie, trzeba będzie pozamiatać wszystko. Nie ukrywam, że no jak sami wiecie, przez ten tryb życia ostatni nie było za bardzo czasu na to, żeby przygotowywać ją bardziej do sezonu. Dlatego to wszystko tak z partyzanta się dzieje. No ale tymczasem będziemy odwiązywać, odsumowywać łódź. No i startujemy. Łódź odsumowana. Teraz pagajem leciuteńko odepniemy się od brzegu. Staram się wam maksymalnie w miarę możliwości to pokazać. Nie mogę znaleźć, gdzieś mam uchwyt na klatkę. No i co, jak już odsumowaliśmy, trzeba będzie spuścić silnik do wody. Silnik spuszczony, na luzie, palimy na razie bez ssania. Elegancja, po drodze, elegancja. No i dobra, dajmy mu chwileczkę jeszcze pochodzić. Ja muszę jeszcze za chwileczkę opuścić ster, ale to już za moment. Dobra, ster opuszczony. A my płyniemy. No i właśnie, gdzie my płyniemy, moi drodzy? Już plan jest taki, żeby zabrać was w tym momencie. To przed nami, co widzicie, to jest wyspa Wielka Żuława. Dla tych, którzy nie byli nigdy w Iławie, no to tak tylko przypomnę, to jest wyspa Wielka Żuława. I tuż za tą wyspą znajduje się wyspa zwana Wyspą Miłości. Pytajcie mnie dlaczego, ale tak się nazywa. No i na tą wyspę popłyniemy. Tam sobie 2 godzinki poszukamy, a potem wracamy z powrotem. Pakujemy na łódkę kumpla mojego, Łukasza. Pozdrawiam, Łukasz. I wspólnie płyniemy sobie w jakieś kolejne miejsce, gdzie Łukasz sobie będzie łowił ryby, bo jest wędkarzem. A my z Borysem będziemy mu przeszkadzać. Ja wieczorem robię live'a, no i pewnie coś jeszcze poszukam. Także do zobaczenia za chwilę, a was zostawiam z miłymi widokami. I to jest to, słuchajcie, zdejmę czapkę, co oni się ten łysy łeb ogoli, czy fu, opali. I to jest to, za czym ja tęskniłem, słuchajcie, to jest właśnie ten moment. Zaskoczeni pewnie jesteście, bo nie ma żagli. No, muszę je generalnie posprawdzać, po zimie nie było na to czasu, także popierdzimy troszeczkę silniczkiem. I zobaczymy jak będzie. Mamy kaszankę, słuchajcie, także planuję jakieś ognisko. Mamy tacki, różnego rodzaju tam rzeczy, także może się coś uda i zjeść dobrego. No ja najprawdopodobniej dzisiejszą noc będę spędzał właśnie na łodzi,
Nie wiem jak tam kolega, czy on płynie z nami na noc, czy tylko połowić i wraca do domu. To ustalimy jak się spotkamy. No niemniej jednak pogoda jest piękna, słuchajcie. Pogoda jest piękna, jak widać ludzie już tam na plaży się opalają. Mogliby się już kąpać i gubić, słuchajcie. Nie żebym komuś źle życzył, ale to pasowałoby zbierać, szczególnie, że pozdrawiam Dario. Widziałem, że czesałeś moje boisko, znaczy moje. Śmieję oczywiście teraz, moje boisko do siatkówki i dobrze ci tam wyszło. To ja już wróciłem, teraz będziesz miał konkurencję, słuchaj. Żarty oczywiście, bracie, także. No widoczki są piękne, łódeczki jak widzicie już cały port załadowany. I na wodzie też ich sporo widać. Jednak moi drodzy, okazało się, że wyspa jest zajęta, więc szukamy jakiejś innej miejscówki, gdzie można było fajnie poszukać i nie być zbyt daleko i ławy. Chwilkę nas nie było i już wszystko zarosło, kurczaki. Ja chciałem teraz tu stanąć, ale widzę, że jest trochę lipa i pełno gałęzi w wodzie. No nic, płyniemy zatem dalej. A ty, Borysie, co? Cieszysz się, że wróciłeś na wodę? A jak? Dziś jest wilk morski. Drodzy, piękny brzeg. Piękna miejscówka. Wstajemy. Zobaczymy, co tu ciekawego się kryje. Mam nadzieję, że wiatr was nie wykończy i mnie też. Cumujemy. Dobijamy do brzegu i cumujemy. Wiatr nas znosi troszeczkę, musimy odbić bardziej w lewo i w prawo. Na wsteczny. Hamujemy, kochani, hamujemy. Elegancko. Myślałem, że już nie umiem, a coś tam jeszcze umiem. Borys, podoba ci się? Może być? No to niech będzie. Zobaczmy, czy uda się już zejść. Albo co musimy poprawić, żeby udało się nam zejść na brzeg. No lejcie. Borysek, tu zsiadamy. Hop. Nie tu, tylko tu, Borysku. Ale po co naokoło? Se lubisz utrudniać życie. Hop, tu i tu. No. Nie no, panicz musi dziobem schodzić. Ojejcie, ale zobaczmy, czy warto. No pewnie, że warto. Piękna miejscówka, zobaczcie. Miejsce przygotowane do ogniska. Ja tu już kiedyś szukałem. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się znaleźć coś nowego. No i tak, łódź przycumowana, żeglarz Borys, Majtek w sumie mój, na lądzie. Ja biorę sprzęt i wchodzimy do wody. Tam się ktoś czai, więc mam nadzieję, że no nie dołączą się tu do nas, bo i tak się zdarza, ale no może nie dzisiaj. I cyk, mam uchwyt na klatę, także widzimy się już w wodzie. Tam leży sito, tu wykrywacz. Tu ja, wskakujemy. No, Borysek już kąpiel zażywa. Sprawdza, co tam w trawie piszczy. Także on się świetnie bawi. Ja już w woderach. Ubieram właśnie uchwyt i widzimy się za moment. Już pierwsza skucha, której nie zauważyłem. Jedna kreska baterii. Także dzisiaj długich poszukiwań pewnie nie będzie. Ale przez noc, dzięki All Powers, naładujemy. No nic, skakujemy do wody i widzimy się przy pierwszym sygnale. O, tu mamy 86, 83. Pewnie kapselek będzie. No ale sprawdźmy to. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Może nie będzie śmieci. Będzie skarb piratów. Ale sprawdzimy tak czy to. To może być grubo ogólnie przez tych wszystkich użytkowników tej wyspy.
albo folia, bo to tak przeskakuje. No dziadu jeden. Nie lubię tego używać, tego namierzania, bo ono jest tak dokładne jak rzut granatem. Ale sprawdźmy to. Więc co tutaj się kryje. No nic, widzimy się już jak wyciągnę, bo to może trochę potrwać. No i tak jak przewidywałem, mamy folijkę. Oprócz folii jeszcze tu jest jakieś, o, no widzicie. I po co to wyrzucać? Odłożymy to na razie tutaj na bok, żeby Bory tego nie znalazł, a potem do śmietnika i szukamy dalej. To jest tragedia, moi drodzy, patrzcie. Tu mamy kawałeczek folii. Tu gdzieś widziałem kapsel, poczekajcie. Zaraz go znajdziemy. Gdzie tu się był? No ale w sumie czegoś miałem spodziewać po tym. O, jest i kapsel. Czy widzicie? O, kapselek. I to tyle. No masakra, masakra. Wejdziemy troszeczkę na głębszą wodę, może będzie czyściej. I kolejny sygnał już chyba w sicie. Na mieście cichutko. Zobaczymy. No listo, strasznie, czy te liście. Czyli to, co Łukasz lubi najbardziej. Próbujemy to zlokalizować. No, proszę bardzo, kolejny jakiś, nie wiem, pasztet. Cholera wie, no nieważne. Ajajaj. No nic, szukamy dalej. I kolejny sygnał. Również skaczący, więc pewnie znowu aluminium. Ale kopniemy sobie, bo spróbujemy kopnąć na żywo. Zobaczymy. Co to ciekawego będzie. Ja staram się nie omijać sygnału, wiecie. Nie sugerować się tym, co tam wydaje mi się, że to będzie na przykład, nie wiem, kapsel albo coś. Mogę tak sobie mi się wydawać, ale też nie czuję się na tyle doświadczonym być poszukiwaczem, żeby pomijać sygnały. Dobra. Sygnał w sicie. Sprawdźmy więc. Tu to za ustrojstwo było. Jest gdzieś już na wierzchu. To kamienie dzwonią. To nie złoto. A mogłoby. Będzie ciężko, wiecie, naprawdę ciężko szukać. Bo tak jak widzicie, no jeśli to jest pełne liści, nie liści. Wszystkiego tak naprawdę. Dobra, musimy to tak delikatnie wybierać, sprawdzać, wybierać tak długo, aż znajdziemy albo i nie znajdziemy. Ajajaj. I to jest minus poszukiwania, słuchajcie, na tych wysepkach, bo tu jest dno takie, że niby ludzie się kąpią i w ogóle. Ale no, no jest całe, widzicie, w jakichś liściach, takim mule. Dni tym to, wiecie jaki to jest piękny zapach? Myślę, że wiecie. To też nie to. Ani nie to. Jejcie, jak mi tęskno za tymi piaskowymi plażami we Włoszech, słuchajcie. I tu też nie to. Ani nie to, chyba nie, to kamień. To muszelka. Też u nas te muszelki też grają, więc może to była ona, bo to? Nie, to kamień, tak, kamień. Myślałem, że może folika. No i co? Lipa. Jeśli to puste. A sygnał wyciągnięty. To jak to tak? Co wy mi powiecie na to?
i nigdzie go nie ma. Więc tu najprawdopodobniej była ta muszelka. Znaczy ta, ten ślimak, czy cholera wie jak to się nazywa. No nic, szukamy dalej w takim razie. To musiała być ta, to stworzonko w muszelce. A nie, jest, słuchajcie, jest. I co to jest? Proszę bardzo, kawałek skobla. Super, że noga uratowana. No nic, moi drodzy, przejdziemy na tą drugą stronę, bo tutaj w tych liściach jest tragedia, ale sprawdzimy tą plażę kolejnym razem, tyle że zabiorę ze sobą to pływające sito, wiecie o co chodzi. Wtedy będzie dużo łatwiej, bo można kopać i wyrzucać. Co tam? Co to? Co? Kto to się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Co? Kto się tak cieszy? Ty masz takie ciężkie życie, ty nie możesz się cieszyć. Co ty pokazujesz im? Nie będą mogli potem pisać, że jesteś gnębiony. Chory. Psujesz content ludziom, którzy lubią pohejcić. No, to tak to mniej więcej wygląda. My wchodzimy teraz tutaj przy łódce, jest piaseczek, widzę, więc może nie będzie tak zawalone liśćmi i całym tym syfem. Właśnie uświadomiłem sobie, że z moich dwóch butów mam jednego. I to znalezionego. Ta łajza mi gdzieś wyniosła. Mam nadzieję, że nie do wody, bo będę na boso chodził. Masakra, także widzicie, z poszukiwań skarbów mam teraz poszukiwania butów. Oj, ten Borys, a ten już jest taki, że tak powiem, trochę mokry. Dam go tu na łódkę. Borys, no czemu ty to robisz? Gdzie jest mój drugi but? Gadaj mi. Gdzie jest drugi but? Złodziejaszku ty. O, chyba widzę. Jest. Jest mój drugi bucik. No. To pamiętacie, jak wam mówiłem, że Borys jest miłośnikiem butów? Macie taki żywy przykład. No nic, odnosimy i wchodzimy do wody. No i z tego, co mówi wykrywacz, sygnał powinien być w wodzie. Przyjdzie. Sprawdźmy to, więc. Też jest coś? O, już widzę cholerne szkło. No ale szkło nie dzwoniło. Szkło oczywiście wyciągamy. I nie ma. Poza szkłem. Chyba, że widzicie, może X-Terra jest takim kozakiem, że nawet szkło widzi. Cholera wie. Sprawdźmy to jeszcze raz. A nie, mój błąd. Sygnał dalej w wodzie. Więc widzimy się za chwilkę. Czy teraz się uda? Wiecie? O, już się udało, widzę. Zresztą chyba jeszcze... Nie, tamto to już jakieś głębokie. I mamy pieruńską zawleczkę. A ja już się łudziłem, wiecie? No żartuję, nie łudziłem się. Wiedziałem, że to będzie jakiś śmieć. Oprócz tego widzę szkiełko kolejne. Oj, kawał blachy. Fajnie. I to jednym kopnięciem, słuchajcie. Ciekawe miejsce. Także mamy, słuchajcie, o. Trzy ustrojstwa, których woda nie potrzebuje. Zabieramy. No i kolejny sygnał wychodzi na to, że w sicie. Więc sprawdzamy. To jest w ogóle ciekawe, nie? Bo przecież tu liście też rosną. I tu takiego syfu nie ma. Znałem życie pewnie w tym kawałku było. I tu takiego syfu nie ma. Co to jest? Ciekawy kamyk. Kamyk weźmiemy. Takie ciekawe kamyki są fajne. A czy oprócz tego ciekawego kamyku? Kamyka? Jest cholerny kapsel. No i tak. Zabieramy i szukamy dalej. A Bory tu obserwuje. Czy aby stary się nie topi. Kolejny sygnał, kolejny śmieć. Ja to w ogóle powiem, że mam się zastanawiać, czy jestem poszukiwaczem skarbów, czy raczej poszukiwaczem śmieci. Jakiś dziwny kamień. O, jeszcze tu jest, proszę bardzo. Nie, tu, tu jest kawałek folijki. Czy to muszelka? Nie, to muszelka. Także o. Takie badziewia. Zabieram. Okej, okay, dobra, jeszcze jeden kopnijmy. Jak tu w piaseczku, to
Poczekajcie. To będzie też jakiś śmieć pewnie. Ale wyciągniemy, przynajmniej przyczynimy się do porządków. Kurczę, tu jest ładny piaseczek. Wszędzie obok. O! I akurat o tym myślałem, słuchajcie. Oj. Słuchajcie. Mamy, jest pierwsza w tym sezonie. Pierwsza łyżeczka. Jakaś firmowa? Nie. Pierwszą łyżeczkę mamy, także do zastawy. Fajnie, fajnie. Tych łyżek to będzie wychodziło, jak wiecie, z zeszłego roku mnóstwo, mnóstwo i jeszcze więcej. Ale to zawsze fajniej niż jakiś kapsel, no nie? To jak wleciała łyżka, to zobaczymy jeszcze. Tu mamy jeszcze jeden sygnał. To już raczej będzie na bank śmieć. Może trzeba tak mówić, słuchajcie. O, widzę, że to był patyk, a nie to ten przedmiot, który wyławiamy. Dobra. Przedmiot chyba wyciągnięty. Widzimy. Sprawdzimy. Co my tu mamy? Kapsel. Słuchajcie. Oj, folia aluminiowa. Czy jakiś taki dekielek od tych napojów wszystkich. Mleczka. I co tu jeszcze jest? I folia aluminiowa. Elegancko. O to chodzi. Dobra. Zobaczymy. Może jeszcze jeden i kończymy. Dajemy sobie spokój. Słuchajcie, bo tu już na piaseczku czyściutko, oprócz tej łyżki. Łyżka cieszy zawsze. No i co, pozamiatamy troszeczkę łódkę, ogarniemy ją, żeby jakoś to względnie wyglądało, no bo od zeszłego roku nic nie było robione. Buty moje są, nie ukradł? Nie, leżą na dziobie, także spoko. Bierzemy się w takim razie za łódkę, za ogarnięcie jej. No i zobaczymy, co z tym moim kolegą, czy on do nas wpada i płyniemy na te ryby, znaczy on czy płynie na ryby, a ja zobaczę, co dalej, może też będę szukał gdzieś, zobaczymy, gdzie staniemy. Mała aktualizacja, nie dogadaliśmy się z kolegą, on chciał płynąć w środę, a nie dzisiaj, także dzisiejszy będzie dzień wspólnie ze mną tylko, nikogo do nas nie będzie, nikt do nas nie dołączy, a ja, tak jak mówiłem, biorę się za ogarnianie tego pokładu. Jak to na łódkach, przygoda goni przygodę. Tak i u mnie. Wracamy, muszę przerzucić rzeczy jednak z nocki na łódce. Dzisiaj nici, moi drodzy, bo mają być 3 stopnie, a ja właśnie próbowałem odpalić webas, to no i nie do końca mi to poszło. Także live'ik będzie oczywiście z łódki, ale spanie będzie jednak w domu. No i już przy brzegu, słuchajcie. Raz, dwa, trzy i Borys patrzy. Ja lecę po samochód, żeby te parę rzeczy stąd zabrać, które były mi niezbędne do nocki. No i wracam na łódkę i stąd będzie dzisiejszy live. No i moi kochani, na dzisiaj będziemy kończyć odcinek. Ja was zostawiam z pięknym zachodem słońca, a właściwie z timelapsem. I pozdrawiam tych, którzy byli na live. Także piąteczka i do zobaczenia jutro.